Dzień dobry, witamy się z Wami razem z Manią. Tam siedzi Mania. Dwa dni po transferze drugiego zarodka. Generalnie fizycznie czuję się bardzo podobnie jak te dwa lata temu, dwa i pół roku temu. Więc jakby nie ma jakichś tam z wielkich zaskoczeń. Co to? To pan stuka, wiesz? No, tak. Mamy teraz etap, wszystko co to. Ale wiecie, już tak nie mogę sobie pozwolić na więcej odpoczynku i no trochę się tym martwię, że to może mieć wpływ na powodzenie. Poza tym wczoraj, dzień po transferze, miałam taką dość emocjonująco nerwową sytuację i też bardzo kiepsko się po tym czułam i mam nadzieję, że to nie będzie miało wpływu na powodzenie bądź nie. No, także tak. Ogólnie to czuję taką wdzięczność. Tak staram się myśleć, że choćby to miało być tylko kilka dni, kiedy dziamunk jest z nami, to i tak czuję wdzięczność, że było nam to dane. Wiem, że będzie mi bardzo trudno i ciężko, jeśli nie powiedzie, ale staram się to jakby postrzegać bardziej w kategoriach wdzięczności, że on chociaż przez chwilę z nami jest, ze mną jest i on po prostu tam jest. Tak, możemy pójść jeszcze na buju chwilkę. Idziesz zrobić kawkę, super! Ale z całej procedury i ze wszystkiego to czekanie właśnie w tym momencie jest najgorsze. Bo już naprawdę nie możemy zrobić nic więcej. O, właśnie moje dziecko pije budnego kubka. Staram się postrzegać to wszystko w kategoriach, że my mamy już ogromne szczęście. No nie ma, no bo wypiłaś. W postaci Mani. I staram się po prostu czuć wdzięczność za to, co mam. I nastawiać się w ten sposób, a nie rozmyślać, co to będzie. Bo my i tak jesteśmy już wygrani i wygraliśmy 1-0 z niepłodnością, a teraz to może być tylko lepiej. No już, Blue, tak? Mam ci nalać co? Co to jest? Puci, woda, nie pić. Piciu chciałaś powiedzieć, ale musisz trzymać prosto. O tak, właśnie tak. Świetnie. No i staram się jakby tych dni do testowania nie przelecieć na tak zwanym autopilocie, żeby tylko przeżyć, tak jak ostatnio, tylko mimo wszystko cieszyć się i czerpać z każdego dnia, no bo żaden dzień się nie powtórzy, szczególnie z tym małym skrzatem, który rośnie jak na drożdżach, nie? Aha. A jeszcze zapomniałam o jednym a propos przeszkód potransferowych. Mania od wczoraj przychodzi jakiś skok rozwojowy łączony z regresem snu i śpi mało, a dzisiaj w nocy przez półtorej godziny musiałam ją nosić. Mało tego, nagle przypomniała sobie o tym, że piłam Lesio. No i trzeba było jeszcze tłumaczyć, że już nie mam mleka. Także no. Wysiłek, nieprzespana noc, także takie mam pod tym kątem obawy, że to może wpłynąć na powodzenie. No a co będzie, to będzie. No, pewnych rzeczy nie przeskoczę. Teraz ważna jest tutaj też Mania i ja jako mama Mani. A co będzie z tym transferem? Na to już nie mam wpływu. Jedyne co, to mogę po prostu troszkę bardziej się oszczędzać, niż oszczędzałabym się normalnie i tłumaczyć jej, że nie zawsze mogłem wziąć na rączki. Chcesz, żeby ci otworzyć piaskownicę? Ale tam jest mokry piasek. Przedyskutujemy to? No właśnie, na przykład otwieranie piaskownicy, która jest bardzo ciężka i będę próbować umówić się z Manią, że pobawimy się jakoś inaczej. Także w ten sposób uważam na siebie. No ale nie mogę jej odmówić każdym razem, że jej nie wezmę na ręce, czy jej nie przytulę. Taka jest już rola mamy. I tak będziesz się bawić? Tak. Taka samodzielna dziewczyna już, no. Biegnij do babci.